Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. And you? And you? I'm okay. I'm well. Thank you very much. Today it's the last meeting, and we can sum up, czyli podsumowanie. Mm-hmm. Yes? Some conclusion. Wnioski. Conclusion. Konkluzja. Conclusion. Czego się uczyliśmy? To, czego się uczyliśmy. Ok. I am, czyli to be, czasownik być. I am. Ja jestem. Ja jestem. I am, you are, he is, she is, we are, they are, you are. Are you happy? Are you happy? I am very happy. I am very happy. Yes, yes. Are you happy? Are you speaking English? Yes. I am happy. Pay. What's your name? May. It's Janina. You are, he is, it is, she is, we are, they are. Temat zamknięty. Że podsumowaniem naszych zajęć będzie wspólny wyjazd do Londynu, że Państwo wyrazili taką zgodę. Kochani studenci, cieszę się, że pojedziemy i każdy z Was będzie miał możliwość spróbować w praktyce to, co się nauczył przez 2 lata, żeby zadać pytanie w sklepie czy w hotelu, żeby mógł po prostu spróbować samego siebie. Kto z Was był w ogóle w Londynie? A kto w ogóle był na Wyspach Brytyjskich? Portugalii. Ja byłam w Austrii, we Francji byłam, w Holandii. Ja byłam w Szwecji, w Niemczech, w Hiszpanii. We Włoszech, w Barcelonie i Atenach. W Czechosłowacji. W Cardiffie i Newporcie. W Turcji. Ja byłam we Francji, w Turcji, we Włoszech. Na Słowacji byłam, w Czechosłowacji, w Niemczech. A ja byłam w Anglii, w Niemczech, na Słowacji. San Francisco. W Chorwacji, w Grecji, w Rzymie. Ja byłam we Włoszech, w Austrii, Szwajcarii, Litwie, Słowacji. W Irlandii, Anglii, Szwajcarii, Grecji, Finlandii, Słowacja. Mamy tutaj plan naszej wycieczki. Mamy Tower of London, Westminster Abbey, Tower Bridge, St. Paul's Cathedral, London Zoo, Wood Belfast, The Monument, London Eye, Sea Life, Madame Tussauds. O, to jest to piękne muzeum figur woskowych.